Jakiś czas temu zrobiłem film, w którym starałem się odpowiedzieć na pytanie, czy warto zrobić upgrade do nowego iPhone'a. Pomimo sporych wątpliwości postanowiłem wymienić swoją zasłużoną szóstkę na siódemkę i po prawie miesiącu użytkowania przyszedł czas podzielić się z Wami przemyśleniami, czy rzeczywiście było warto oraz co według mnie jest najfajniejsze w nowym modelu. Pierwszą rzeczą, która mimo wszystko robi różnicę, jest szybkość działania. Nadal uważam, że nie jest to rewolucyjne przyspieszenie, ale zauważalne jest. Szczególnie czuć zmianę w momencie odblokowywania telefonu z użyciem odcisku palca. Jest zdecydowanie szybsze niż miało to miejsce w szóstce. Podobnie ma się sprawa z przełączaniem między aplikacjami. Jest zauważalnie lepiej. Kolejna nowa sprawa to funkcja Live Photos. Działa to w ten sposób, że w momencie robienia zdjęć iPhone nagrywa też kilka sekund wideo, które możemy potem oglądać poprzez mocniejsze wciśnięcie zdjęcia. To jeden z elementów, który wydaje się błahostką, ale jak już go mamy, możliwość korzystać z niego to po prostu super sprawa, która daje nowego wymiaru oglądaniu zdjęć z wakacji. Jako że staram się robić dużo filmów, to stabilizacja obrazu i możliwość kręcenia filmów 4K to kolejna zaleta nowego iPhone'a. Do tej pory nie myślałem nawet o wykorzystaniu materiału z poprzedniego iPhone'a do filmów, które wrzucam na YouTube, ale widząc jakość siódemki zaczynam się zastanawiać, czy na stałe nie zapomnieć o kamerze podróżnej i po prostu brać tylko iPhone'a. Kolejna sprawa to pamięć. Tym razem jesteśmy zmuszeni zaakceptować fakt, że najmniejszy iPhone to 32 zamiast 16 giga. Co więcej, wiąże się to z większą ceną telefonu, ale z perspektywy tego miesiąca myślę, że mimo wszystko był to dobry ruch ze strony Apple. Ja pomimo wykorzystywania różnych chmur i dysków sieciowych i tak miałem problem z miejscem w telefonie, a dzięki temu robienie filmów w 4K nie niepokoi mnie tak bardzo, jakby to było z mniejszą pamięcią. 3D Touch to również fajny bajer i choć nie używam go we wszystkich możliwych scenariuszach, to podgląd przychodzącej wiadomości to jeden z tych scenariuszy, kiedy zdecydowanie przyspiesza naszą współpracę z nowym iPhone'em. Jedną z niewielu wad siódemki w stosunku do szóstki jest oczywiście brak wejścia na słuchawki. Podłączenie słuchawek po złączu Lightning budzi we mnie niepokój, bo mam wrażenie, że jednak łatwiej złamać takie złącze niż jacka, a co gorsza, jeśli się tak stanie, to problem jest dużo większy niż w przypadku starego złącza, bo stracimy również możliwość ładowania. Co jest zdecydowanie gorsze niż brak możliwości słuchania muzyki na słuchawkach. Mimo to, tak rzadko korzystam ze słuchawek, że praktycznie nie ma to dla mnie znaczenia. No i oczywiście wadą jest też to, że większość rzeczy, które wymieniłem jako najważniejsze zalety tego telefonu, są również w szóstce S. Oraz część z nich, tak jak na przykład wideo w 4K, też w iPhone SE. Podsumowując, nadal uważam, że nowy iPhone wprowadził niewiele innowacji w stosunku do szóstki, a tym bardziej do 6S. Dodatkowo, gdyby nie atrakcyjna cena, po jakiej miałem szansę kupić nowego iPhone'a, to nie wiem, czy bym się skusił. Jednak mimo wszystko nie żałuję i dla tych, którzy lubią swoje iPhone'y, myślę, że zmiana z szóstki na siódemkę na pewno Was ucieszy i tak jak ja, nie będziecie chcieli wracać do poprzednich generacji. Jeśli tak jak ja zrobiliście już upgrade do siódemki, to napiszcie w komentarzach, co uważacie za największą zaletę nowego iPhone'a. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.